Gerard Szalkwik, Trawi Farma. Całe życie Gerarda Szalkwika związane jest z gołębiami poctowymi. Z jednej strony to wielkie życiowe hobby, z drugiej strony to praca zawodowa. Od kilkunastu lat jest właścicielem firmy farmaceutycznej, która produkuje szeroką gamę medykamentów dla gołębi pocztowych. Zarówno firmę, jak i miłość do gołębi Gerard odziedziczył po swoim ojcu. Rhys Szalkwik był wielkim miłośnikiem gołębi i zdolnym lekarzem. Wynalazł wiele produktów, które do dziś mają zastosowanie w sporcie gołębiarskim. Los sprawił, że Rhysa nie ma już wśród nas i całym tym wielkim interesem musiał się zająć Gerard. Jemu będzie poświęcony cały nasz reportaż. W celu przybliżenia Państwu postaci tego wspaniałego człowieka udaliśmy się do miejscowości Lopik. To pełne zieleni miasteczko znajduje się w Holandii w pobliżu Utrechtu. Mimo niewielkiej odległości od wielkiego miasta panuje tu niesamowity spokój. Życie jakby tutaj stanęło w miejscu, na ulicach rzadko można spotkać ludzi i samochody. Przybyliśmy na ulicę Rubenslan, gdzie pod numerem 1 mieszka nasz rozmówca. Posiadłość ta otoczona jest zewsząd wielką ilością roślin i wody. Pielęgnowanie roślin to domena żony Gerarda, Katiuszki. Obok domu znajduje się obszerny taras, który jest miejscem spotkań hodowców, którzy bardzo często odwiedzają Gerarda. Jedni chcą nabyć wspaniałe gołębie, innych interesują tematy związane ze zdrowiem ptaków. Dzisiaj zastaliśmy u Gerarda gości z Polski. Są nimi Andrzej Wołek, Andrzej Grodny i Mariusz Puścizna. Pomagają oni Gerardowi w dystrybucji produktów Trawi Farmy na terenie Polski. Ich sugestie i spostrzeżenia z rynku polskiego pozwalają Gerardowi dostosowywać ofertę swoich produktów tak, aby była ona atrakcyjniejsza dla naszych hodowców. W przyjacielskich rozmowach uczestniczy również żona Gerarda, Katiuszka. Wspaniałe podwórko to nie tylko ulubiony plac zabaw córki państwa Szalkwików, ale także miejsce, gdzie znajdują się wspaniałe gołębniki. Gerard Szalkwik wybudował niezwykle funkcjonalny kompleks gołębników. Zanim jednak zademonstruje nam szczegółowo jego budowę, chcielibyśmy się dowiedzieć coś więcej o historii jego hodowli. Pozwólcie, że przedstawię Wam mój gołębnik i moje gołębie. Mój ojciec Rhys zajmował się gołębiami od swoich najmłodszych lat. Tak samo jak jego brat i kuzyn byli zapalonymi miłośnikami gołębi pocztowych. Odnosili oni wiele sukcesów na różnych dystansach. Od krótkich przez średnie aż do maratonów. Na przykład brat mojego ojca wygrał lot narodowy z Saint Vincent w roku 2005. Podobnie było ze mną. Ja zacząłem interesować się gołębiami w wieku 5 lat. Można więc śmiało powiedzieć, że zamiłowanie do gołębi otrzymałem w genach. Zapytałem wtedy ojca, czy może zbudować dla mnie gołębnik. Odpowiedział, że tak, ale najpierw zobaczy, czy faktycznie interesuje mnie ten sport. Gołębnik kosztuje przecież dużo pieniędzy i gdyby moje zamiłowanie do gołębi okazało się krótkotrwałe, byłyby to pieniądze wyrzucone w błoto. Mój zapał był jednak tak wielki, że po roku jeszcze bardziej wciągnąłem się w gołębie. Można powiedzieć, że nawet zakochałem się w sporcie gołębiarskim. Ojciec oczywiście, gdy zobaczył, jak bardzo kocham gołębie, wybudował mi wspaniały gołębnik. Miałem więc piękny gołębnik, ale jakość siedzących w nim gołębi nie była zadowalająca. Postanowiliśmy wspólnie z ojcem kupić jakieś dobre gołębie i w tym pomógł nam czysty przypadek. W 1985 roku pan Ad Serlakens napisał artykuł o sławnych gołębiach lotowych, które wywodziły się z gołębi pana Karla Mulemansa. Drugi z jego gołębników znajdował się u braci Avons w Belgii w pobliżu Arendonk.
Stamtąd pochodzą przodkowie naszych gołębi. Zaczęliśmy budowę naszego gołębnika na gołębiach pochodzących z linii Kadet, Burszke, Prince i Sean Donker. Są to w obecnym czasie już niemal legendarne gołębie. Z pozyskaniem tych wspaniałych ptaków do naszego gołębnika wiąże się bardzo ciekawa historia. Jak już postanowiliśmy zakupić gołębie u tych hodowców, to wybraliśmy się do nich osobiście. Zajęło nam cały dzień, zanim znaleźliśmy to miejsce w Belgii. Kiedy już tam byliśmy, nie mogliśmy znaleźć gołębników i już prawie zrezygnowaliśmy z zakupów. Mieliśmy jednak dużo szczęścia. Na drodze pojawił się starszy mężczyzna na rowerze, na bagażniku miał klatkę na gołębie. Sam nam powiedział, że na pewno szukamy jego braci i on nas tam właśnie zaprowadzi. Od tego czasu zostaliśmy przyjaciółmi. Co roku wiele gołębi o wspaniałym pochodzeniu przeprowadzało się do naszego gołębnika. Mieliśmy wiele gołębi czekoladowych, bardzo charakterystycznych dla rasy Mulemans, które miały bardzo dobre wyniki w lotach. Ten samczyk nazywa się Rapperys. Nazwałem go tak na cześć mojego ojca. Zajął on bardzo dobre 8 miejsce w locie narodowym z Bergerac w 2009 roku. Wygrał także jako roczniak drugie miejsce w okręgu. Mój przyjaciel był o kilka minut szybszy. Jego wynik był wyświetlany w telewizji w teletekście, co świadczy o jego wielkim osiągnięciu. Lot z Bergerac zaczynał się w piątek wieczorem około godziny 2 po południu, a mój Rapperys przyleciał do gołębnika o godzinie 5 rano w sobotę. A to jest Paul Duffer, piękny, dobrze zbudowany gołąb. Pochodzi z linii Ardenów. Możemy to od razu poznać po kolorze jego piór i oczu. Ma piękne, kasztanowe oko. Mam wtedy duże szanse na wyselekcjonowanie mocnej drużyny lotowej. Moje ptaki świetnie spisują się w lotach gołębi młodych. Młode prowadzę metodą naturalną. Nie podaję im za wiele medykamentów. Pragnę, by w naturalny sposób się uodparniały. Dlatego też nie sprzątam mojego gołębnika. Na początku każdego sezonu stosuję zaciemnianie od godziny 6 wieczorem do godziny 8 rano dnia następnego. Do zaciemniania stosuję drewniane płyty zamontowane w oknach. Gdy je ściągam, to gołębie mają dostęp do słońca i świeżego powietrza. Mogę też Państwu zdradzić jedną z moich tajemnic. Staram się zawsze nie dopuszczać do łączenia starszych samców lotowych z roczniakami. Zamieniam także jajka pomiędzy starszymi lotowymi gołębiami i roczniakami, które wychowują młode ptaki. Pozwalam gołębiom wychowywać maksymalnie 2 lęgi młodych. Tutaj mamy sekcję młodych gołębi. Jak zauważycie, sami nie jest tutaj za czysto na podłodze. W tym gołębniku nie sprzątam w ogóle. Dałem im nieco słomy na początku, jak je tutaj przenosiłem od rodziców. Wymienię słomę i wyczyszczę podłogę dopiero po zakończeniu sezonu lotowego na młode. Uważam, że takie warunki wzmacniają ich kondycję i odporność na wszelkiego rodzaju bakterie i wirusy. Tutaj mam obok także miejsce do motywacji. Kiedy przychodzą loty narodowe, rozdzielamy te sekcje. Samce są z tej strony, a samice z drugiej. Tutaj mamy sekcję starych gołębi.
Większość z nich ma około 2 lata. Lotują z tego gołębnika tylko na długie dystanse, z Barcelony, Perpignan czy też na Bon. Po raz pierwszy lotuje metodą naturalną. Paruje gołębie przed lotami tak, że przed najważniejszymi lotami ich młode mają około 5-6 dni. Taka motywacja daje szczególnie dobre wyniki w przypadku samic. Pozycja na 5-dniowego młódka jest idealna w metodzie gniazdowej. W czasie sezonu zdarza się, że znajduje się tutaj zarówno młode, jak i jajka. Ja jestem bardzo zadowolony z tego systemu. Trenujemy gołębie 2 razy dziennie, pierwszy raz rano około godziny 8. Jako pierwsze wypuszczone są samce. One nie wysiadują jajek, więc idą jako pierwsze. Samice z reguły pozostają wtedy w gniazdach. Wyciągam samice na zewnątrz i używając flagi zmuszam je do treningu. Stosując taką presję, staram się, aby moje gołębie pozostawały w powietrzu przez około 1,5 godziny. W sezonie zdarza się, że nawet bez stosowania flagi gołębie latają przez co najmniej godzinę. Po powrocie do gołębnika dostają karmę, ja albo córka karmimy je naszą specjalną miarką. Porcja jedzenia wystarcza gołębiom na 24 godziny. Także następnego ranka dostają nową porcję świeżych ziaren. Taki sposób karmienia nie wymaga od nas zbyt dużo czasu, nie jest pracochłonny. Nie dokarmiamy ich jakoś specjalnie przed lotami na długie dystanse. To, co czasami robimy, to modyfikacja karmy, zależnie od diety, dodając na przykład tłuszcz owczy, olej mix. Przy szczególnie trudnych lotach podaję im 3 dni przed koszowaniem mocną karmę lotową wraz z lekarstwem przeciwko ornitozie, Ornitrichomix. Na przykład jeżeli lot z Saint Vincent mamy we wtorek, to ja podaję to lekarstwo w piątek, sobotę i niedzielę. Podaję także kombifont z wodą pitną. Jest to doskonałe dodatkowe źródło energii. Po powrocie z lotu gołębie dostają dużą dawkę Fortevita. Dla oczyszczenia ich organizmów z toksyn, dla wzmocnienia i regeneracji w naturalny sposób. Dzień przed koszowaniem podaję także SAS, Super Anti-Slim, specjalny środek do nosa, skutecznie oczyszczający drogi oddechowe i kanaliki nosowe. Jestem pewien, że dzięki niemu usuwam cały zbędny śluz zalegający w ich nosach. Ta sekcja przeznaczona jest dla roczniaków. W chwili obecnej 60% moich gołębi to właśnie roczniaki. Stosuję tutaj taki sam system jak w przypadku starych gołębi. Tutaj znajduje się kolejny przedział dla roczniaków. Mamy tutaj kilka par przygotowujących się do rozpłodu. To, co jest jeszcze interesujące tutaj, to automatyczny system kontroli temperatury i wilgotności, Climate Control System. Tutaj na dole znajduje się sensor mierzący warunki panujące w gołębniku. Programujemy go poprzez zmianę ustawień na wyświetlaczu, na przykład jeżeli chcemy uzyskać 70% wilgotności. Przesuwając gałką, zmieniamy ustawienia na 70% i system automatycznie dostosuje wilgotność do naszych ustawień. Podobnie ustawiamy temperaturę, na przykład 18,5 stopnia. Daje mi to pewność, że gołębie mają optymalne warunki.